Cześć, witajcie. Z tej strony Adrian, a to jest odcinek 8 albo 9 z gry Euro Truck Simulator 2. Jesteśmy w trasie, opuszczamy naszą Skandynawię i wjeździemy, tak, z serwisu, nie z serwisu, tylko z fabryki Scania z Södertälje, nie wiem jak to się czyta, przez Lönköping, Jönköping, przez Helsingborg, Malmö, Trelleborg, Kopenhagen, Odense. Jesteśmy już bardzo daleko od drogi końca. Przejechaliśmy koło Odense właściwie, a poza odcinkiem sobie pomyślałem, że to wszystko przejadę. I zostanie nam tylko droga do Esbergu, na port. Później portem przez Morze Śródziemne do Gimpsi. A z Gimpsi już do Manchesteru, do dealera. I jednocześnie chyba zaliczy nam ten achievement z tą fabryką Scania, że trzeba przewieźć z fabryki do dealera ciężarówki Scania. Myślę, że nam to zaliczy. O ile to była fabryka, ale było dosyć duże, taki duży plac, tam były Scania porozstawiane, chyba to była fabryka. Bo na dealera mi to nie wyglądało. Więc myślę, że nam to zaliczy, a tym bardziej lecimy nową drogą, więc jednocześnie nam to da trochę odkrycia mapy, bo mam tylko 23,22%. Jeszcze nie mam Italii, to odejmę po tym, jak sobie zakupię DLC Italia, ale na razie postanawiam odjechać trochę od tej Szwecji, ponieważ nie mogłem znaleźć kompletnie nic do Bergen, ani do Getzer, ani do Esberg. Więc pomyślałem, że przez Esberg można polecieć tutaj i jednocześnie zahaczyć te miasto i je odkryć. Więc zostanie mi Bergen i Getzer chyba. Albo jeszcze coś innego, bo chyba były cztery, nie wiem nawet. Dobra, nieważne, ale do tego się kiedyś wróci. Przemierzymy na tą trasę, ewentualnie chyba, że coś innego jeszcze znajdę na Skandynawię. Chyba, że coś do Francji. Bo w Francji też mam do odkrycia jakieś tam miejsca i miasta we Francji, więc może się tam udamy i trochę po Francji pojeździmy, bo we Francji byłem tylko raz. W Rennes byłem. To jakaś trasa była do Rennes. A tu są niektóre fajne miejsca, więc można byłoby się udać. Coś odkryć, coś zwiedzić. Dobra, migasz, zmieniamy pasik. Oj, na trzeci musimy wjechać aż. O kurczę. To nam się autostrada rozciągnęła. Przeważnie byłem przekonany tutaj, że jeździliśmy dwupasmówkami, a tu trzy pasy. Coś, nie no, ogólnie w Szwecji jak jeździłem, nie było trzypasmowych autostrad. Oj, dopada mnie zmęczenie. I szybko muszę się spieszyć na ten prom, bo podczas promu sobie odpocznę i nie muszę stawać na żadnej stacji, a zostało mi godzina 34, a do tego promu już jest niedaleko, więc nogi za pas, pełen ogień, but na gazie i lecimy dalej. Już bez żadnych celebeli i przeciągnięć lecimy od razu na ten prom do Esberg. No niestety nocą to ja dużo nie zwiedzę, a ten prom chyba 31 godzin, nie, nawet nie wiem ile on będzie trwał. Ale wiem, że na pewno dłużej niż 10 godzin, więc sobie odpocznę. Pamiętam, jak jeszcze na promocie miałem prom z jakiegoś miasta w Danii aż na Islandię i on trwał więcej niż 48 godzin. I to było coś sensacyjnego. Jeszcze nigdy nie słyszałem, żeby promem można było 48 godzin. To jest ponad 2 dni było. Więc to było coś dziwnego. Chociaż jednocześnie prawdziwego, bo takie rzeczy się przecież dzieją. Przecież taki prom towarowy, to on nie wiadomo ile jedzie, nie? Płynie właściwie. Przepraszam. No przecież on nie płynie tak jak my jeździmy właśnie teraz ciężarówką, lecę sobie 90, to on tyle nie płynie taką prędkością. O kurczę, no to musimy zwolnić. Och, tam tu już kierowca ziewa. Właściwie ja, bo tu ja jestem kierowcą. Kurczę, ten zbieg okoliczności jest diametralnie dosyć czasem
ciężki do zrozumienia i do powiedzenia. Dobra, a właśnie nie pokazują w ogóle tej skali. To nie są chyba te nowe skanie. Chociaż... nie wiem, chyba to nie są te nowe, ale są fajne. Skania wiedzie dwie skanie, więc ciekawie. Ale ja mam tam nówkę. Chociaż może... czekajcie. Nie, to są chyba te nowe. Jak tu jest R750? A ja nie widzę. Nie wiem, dobra. Nieważne, skupię się na jeździe. O, już dojechaliśmy do Esberg, więc już blisko do promu i odpoczynek wreszcie należyty. Kurczę, ile tych rond tutaj jest. O, czyli zostały mi dwa miasta, dobra. Wszystko już wiem. Jedź, jedź, jedź. Aha, tak. Ten migacz miałeś włączony, jakbyś skręcał jeden zjazd wcześniej. I teraz mnie zmyliłeś, jakbym wyjechał i byś mi wleciał w ciężarówkę, to bym wyszedł, przebiłbym ci opony, a potem zająłbym się tobą. Więc masz szczęście, że zareagowałem poprawnie. Dobra. To ogólnie jest miasto portowe, więc widzicie te porty i te kontenery tutaj naustawiane, pełno jest tego. Więc... historia tego miasta jest mi nieznana. Nigdy w ogóle nie interesowało mnie miasta szwedzkie, ich historia i ich kult. W ten sposób chciałem to wyrazić. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Ej, no gdzie mi tu? Ej, no, bez jaj. Co tu się dzieje? Ach, ci szwedzcy kierowcy mi tu podpadają. Dobrze, że już jesteśmy na miejscu. Dobra, teraz tu w prawo i do portu. Okej, okay, tu na wprost. Brama już otwarta. Prom już się ładuje. Wjeżdżamy przez główną bramę dla ciężarówek i tam, o, tam do środka. To super, dobra. Ja się tutaj ładnie podjadę tutaj szybko, ładniutko. Okej, okay, o. O, nice, dobra. Wrzucimy naszą bestię. Lampeczki ręczne gasimy. Dobra. I co my teraz tu mamy? A właściwie jest... o, my do Hull City. Hull City to jest klub. Do Hull lecimy, nie do Gimsy. A, to w ten sposób. 19 godzin promem. To grubo. Dobra, wsiadamy i płyniemy. O kurcze. Polaris Lines. O, to jest ten mod na realistyczną grafikę, co ja stosuję. Laptop odpalony. O kurczę, ile nam jeszcze kilometrów zostało? 191. Ej, to króciutko. Dobra. Odpalamy. Jak to jest tutaj? Dobra, niech się jeszcze tutaj pochodzi trochę ciężarówka. A na razie jeszcze ręczny spuszczę. Łączę lampki. Niech jeszcze chwilę pochodzi, bo jeszcze nie jest ta temperatura. W ogóle jesteśmy na tym promie, nie? Nie, jesteśmy na parkingu. Prom jest chyba gdzieś tam dalej. Jakaś ciekawa trasa tu się czeka. A, nie jesteśmy w Gimsy, jesteśmy w Hull tutaj. Czyli do Manchesteru. Myślę, że lecimy na ten czerwony Manchester, bo ja za niebieskim nie przepadam. Ja za United jestem, nie za City. Dobra, możemy już ruszać. Lampki zapalone. O kurcze. Teraz muszę pamiętać, że mam lewostronny ruch. Nie mogłem się nigdy do tego przyzwyczaić, ale myślę, że dam radę. Ponieważ powinienem mieć kierownicę po tej stronie, jak jest linia, a mam europejską kierownicę, czyli po lewej stronie, a powinien mieć po prawej stronie kierownicę, czyli tam, gdzie mam fotel pasażera. Powinienem dać radę, to tamte 190 km to nie jest jakiś długi dystans, a trzeba się przyzwyczaić.
ponieważ życie kierowcy nie polega tylko na jeżdżeniu po swoich szlakach, których jeździmy na co dzień. Czasem trzeba wybrać się w dłuższą podróż, by odkryć kawałek świata. Kurczę, za dużo Rocka się naoglądałem i tak powoli zaczynam mówić jak on. Nie wiem, czy to źle, czy to dobrze, ale chociaż mówię trochę z powagą i z mądrością jakąś. Właściwie zmienię sobie pas, ponieważ tym będzie mi tutaj łatwiej później. Właściwie to był bezsensowny pomysł. Tak będę się tutaj cisnął. Dobra. A tu od razu mam linię przerywaną. Widzę, gdzie jestem. Nie muszę wcale patrzeć na lusterko, czy czasami nie wiadę barierki. Tu tutaj będzie wyprzedzanie. A te brytyjskie autostrady nie są takie dosyć wąskie. O ile to można nazwać autostradą. Choć autostrada to chyba nie jest jakaś trasa szybkiego ruchu. Troszkę wąska jest, tak mi się wydaje. No dla samochodu niezbyt... Nie, dla samochodu idealna, ale tak ciężarówką. Jeszcze mam kierownicę po nie tej stronie, co trzeba. I mogę się trochę pomylić. Tutaj czekają, widzę na nawigacji jakieś ciekawe manewry. Jakiś slalom nas tam czeka. Nie wiem, co to ma do rzeczy. I nie wiem, dokąd to ma. Właściwie prowadzi nas do Manchesteru, tak. Tak jak nas prowadzi nawigacja, tak się kierujemy. Ale co tutaj będzie się wydarzyło? Co tu się wydarzy? Tego nie wiem. Jakieś zjazdy są, co? O kurczę, dobra. Teraz muszę się skupić, przepraszam bardzo. Dobra, ogarniam. O kurczę. O kurczę. O kurczę. On mnie puszcza. Dobra, dzięki. Dobra. Na szczęście zostałem przepuszczony przez solidnego i solidarnego kierowcę. Chyba myślę, że jestem jakoś nieokiełznany w tym brytyjskim ruchu drogowym. I mnie przepuścił. Dobra, teraz mam dobrym... O, to jest autostrada, bo tu widzę boczny pas taki zjazdowy i te sprawy. Dobra, my zjeżdżamy z autostrady. Zjeżdżamy tutaj. O, mój brat wstał. A to chyba nie jest jeszcze twoja godzina. Chociaż... Czy coś się stało? Właśnie... Czy się wyspał? Właśnie nie wiem. Tak szybko się obudziłem? Czyżbyś czuł, że dzisiaj idziemy na zakupy? Nie wiem, właśnie... Nie szybko zabierać. Teraz nagrywam i on mi tu wchodzi. Bo tak myślałem, byłem przygotowany, że Karol obudzi się trochę później, a on przyszedł trochę szybciej i od razu wziął się za czytanie książki. Znaczy się... Nie, to jest akurat książka. Jakaś podróżnicza, czy coś w tym stylu. On lubi czasem oglądać ilustracje i... Nie wiem, co... Czy on coś rozumie z tego, ale podejrzewam, że jest na tyle mądrym bratem, że powinien to wszystko zrozumieć. Telewizora nie ma w tle, ale jest rodzina. I to może się skończyć dwulicowo. Ojojoj. Brytyjskie drogi nie pozwalają mi dobrze na manewr wyprzedzania, chociaż... Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, jak to mówią. Jaki Sylwester, taki cały rok. Dobra. Bierzemy się za ten manewr wyprzedzania ciężarówki z drewnem. Okej. Okay. Dobra. Myślę, że nam to w miarę wyszło. Dobra, dobrze. Wszystko jest na najlepszej drodze, żeby w dość krótkim czasie dojechać do naszego portu. O kurczę, 3% uszkodzenia ciężarówki. Zero na szczęście naczepy. 114 km. Jestem wyspany. Ciężarówka w ostatniej trasie została zatankowana przed tą trasą do pełna. Więc nie mam się co martwić o stację benzynową.
Brytyjskie drogi są dosyć specyficzne. Nie przemierza tutaj zbytnio dużo aut. Już się bałem, że jadę na czołówkę. Ale o właśnie, tutaj będziemy jakiś zjazd na szybszą trasę, szybszego ruchu. Ale te drogi, landóweczki takie są bardzo specyficzne. Nie przemierza je zbytnio dużo samochodów. Można sobie zapalić spokojnie światła długie, ale na razie tego nie uczyniłem, ponieważ nie było zbytnio potrzeby. Jak są takie trasy leśne albo takie wąskie trasy straszne, to zapalam te długie światła. Tutaj moje lampeczki z przodu na to spokojnie pozwalają mi wszystko widzieć, dobrą widoczność. Ojej, wjechałem na krawężnik. Dobra, wspaniale podłączenie się do ruchu. Trzypasmowa autostrada, ale będziemy mieć chyba jakieś zwężenie. Chociaż nie, będziemy zjeżdżać chyba od razu. Okej, już nic nie rozumiem. Dobra, kierujmy się na razie prosto. Potem się wszystko wyjaśni po drodze. Dobra, pozwolę sobie zmienić pas ruchu. Pozwolę sobie tutaj zmienić trasę tutaj. A teraz tutaj jeszcze sobie zmienię pas kolejny raz. No, pozwoliłem sobie wyprzedzić tamtą ciężarówkę, ponieważ nie miałem potrzeby, żeby ona jechała za mną. Ja za nią jechać. Trochę szybszy manewr zastosowałem, 76 km do końca, więc luźna trasa. Dobra, teraz lecimy na Manchester, już wszystkie znaki są, znaki na niebie kierują nas na Manchester. Jak już mówiłem, byłbym bardziej zadowolony, gdyby był to ten czerwony Manchester, nie ten niebieski, bo nie chcę tutaj mieć żadnych sprzeczek między fanami obydwóch drużyn. Manchester City jest na tyle mocną drużyną, więc ten sezon jest ich. Nie ma żadnego innego kandydata jak oni. Chociaż w głębi serca nadal myślę, że United się odbije, ale to nie to. Zbytnio dużo punktów straty ma do lidera. Nie no, te autostrady w Brytanii są nawet też dosyć spokojne. Chociaż jest to godzina 22, to może trochę zmienia postać rzeczy, ale myślę, że tutaj jest nawet spokojne drogi. Bardzo mi się tutaj przyjemnie jeździ. Myślę, że jeszcze jakąś trasę po Brytanii, żeby się przyzwyczaić, poza nagraniami sobie wykonam. Myślę, że tam bardziej poniżej, żeby albo od razu do Francji jakąś trasę. Chyba będziemy przejeżdżać przez mostem pod jakąś rzeką, tak mi się wydaje. Jest takie rozbieżność dróg, chociaż nie. Droga jest niżej niż teren, więc chociaż tam coś jest. Jest coś tam. Więc 35 km do końca trasy nam zostało do Manchesteru. Tam wykonamy manewr zwiedzenia miasta oraz jakiegoś parkowania. Parkowanie podejrzewam będzie najwyższej, za najwyższą punktowane, więc to już parkowanie poza nagraniem. A, tu jakaś stacja się zbliża, nie jestem przekonany, nie mam żadnych... Nie jeżdżę mi proszę. Ajajaj. I uszkodzenia. A nie mam uszkodzeń. Dobrze. Na szczęście miałem uszkodzeń. Volkswagena mijam. Passata. Z przyczepką. Tą kempingową. Szkoda, że wjechał mi w naczepę, no ale na szczęście nie zadał mi żadnych uszkodzeń. Ponieważ jechałem zbytnio za szybko, nie zorientowałem się, że za mną jedzie samochód. Zmieniłem pas i lekko mi uderzył. Ale nic się nie stało z ciężarówką. Nic. Mój ładunek nie uległ żadnych uszkodzeniom technicznym, fizycznym, ani moim mentalnym, psychicznym. Dobrze. Zjazd jest już blisko z tej autostrady. Cały czas właśnie podróżuję nocą. Nie wiem dlaczego.
taki zbieg okoliczności. Jakbyśmy jechali na Liverpool, jechalibyśmy prosto, a my jedziemy na Manchester, więc lecimy z jazdem tutaj i podłączamy się do ruchu i już lecimy na Manchester. Oj, panowie, tutaj troszeczkę się zaczynają korki przed Manchesterem. To może być problem. A ten pan tutaj ciężarówką... O, dzięki. Dzięki. Manchester, odwiedziłem miasto odkryte. Odkryłem miasto Manchester. Teraz tylko oddać ładunek i... Trzeba sobie odpocząć chyba przed trasą. 8 godzin, no ale odpoczniemy sobie. Proszę pana, ja się trochę spieszę. A tym bardziej muszę zmienić pas ruchu. Więc ja was tutaj puszczam. Ja sobie zmieniam pas. Okej. Okay. Lekka górka tu była. Dobra, panowie. Światełka. Nie, nie ma światełek. Chociaż... Nie, stoimy. Są światełka. Jana. Ja lecę na prawo, a wy, panowie, na co idzie tutaj? To jest... Oj, nie widzę nawet. To jest man albo jakieś... Albo jakiś man, albo jakieś Iveco. Stup! Panie prezesie, co pan tutaj wyrabia? Dobra, nice. No, tu widzę już naszego dealera. O, zaznaczony czerwoną flagą. To... Myślę, że będziemy kończyć ten materiał. Jeździło mi się bardzo ciekawie. Przyjemnie było się rozmawiało. Więc dziękuję za wszystko. Do zobaczenia w kolejnych materiałach tego typu. Ja był Adrian, a to był odcinek z Eurotrucka. Trzymajcie się, cześć.